Panie trenerze, dziś można powiedzieć, że dobry występ Młynów Stolisław Koszalin w tym spotkaniu. Przegrywamy z wyżej notowanym rywalem różnicą 2 bramek. Jak trener podsumuje to spotkanie? Dlaczego to właśnie Kobierzyce dzisiaj wyjeżdżają do siebie z 3 punktami? Można powiedzieć, że taki trochę rollercoaster dzisiaj był w tym meczu. Prowadziliśmy, przegrywaliśmy, potem znowu prowadziliśmy 4 bramkami już w pewnym momencie. Myślę, że tutaj tam kilka decyzji sędziowskich też można mieć pretensje, gdzie zdobywamy bramkę, sędziowie cofają akcję do uderzenia w głowę. Uważam, że tam była zawodniczka nasza faulowana i mogli podyktować rzut karny i wtedy nie było żadnych wątpliwości. Tak? A tutaj jest zdobyta bramka, jest cofnięta akcja, no ale abstrahując od tego, no my też gdzieś tam nie wykorzystaliśmy 100% sytuacji i myślę, że to miało, to była główna przyczyna naszej porażki dzisiaj. Tak? Przegrywamy 2 bramkami. W końcówce gdzieś nie rzucamy sytuacji sam na sam, nie rzucamy karnego. Myślę, że no, mogło być ciut lepiej. Aczkolwiek no, brawa dla dziewczyn za walkę, bo się naprawdę zostawiły kawał zdrowia i serducha po tym, jak w środę wygraliśmy tutaj z Gnieznem. Kosztował nas ten mecz też dużo zdrowia. Wiadomo, że wszystkie zespoły teraz grają co 3 dni. Mam nadzieję, że zdążymy się zregenerować do najbliższej środy, bo już w środę mamy kolejne spotkanie tutaj z Lublinem, także nie ma za dużo czasu na odpoczynek. No chyba można też powiedzieć o pewnym paraliżu naszej drużyny w pewnym momencie, kiedy było 26-22. Ostatecznie od tego momentu tracimy 8 bramek, 2 bramki zdobywamy. To chyba był ten kluczowy moment. I czy zdaniem trenera coś zawiodło, czy po prostu zabrakło pary ze względu na intensywność tych spotkań? Jakie mamy w tym momencie? Ja myślę, że trochę zabrakło pary. Na pewno gdzieś tam ustawienie to nam nie do końca pasowało, które było była włączona Marcelina i gdzieś tam na pewno w jakiś sposób nam to utrudniło nasze granie, ale myślę, że też zabrakło trochę zdrowia, bo myślę, że jakby Ania była po pierwszym meczu, a nie po drugim, powiedzmy w tym tygodniu, czy właściwie można powiedzieć po serii meczy, które rozgrywamy, no to myślę, że też tam by sobie spokojnie poradziła lepiej. No myślę, że gdzieś tam zabrakło pomocy. No potem Krysia weszła na boisko, gdzieś tam zarobiła 2 minuty kary. No walczyliśmy, całe spotkanie walczyliśmy. Szkoda, bo gdzieś tam na pewno można było tu dzisiaj wyszarpać przynajmniej remis albo zwycięstwo. Taki jest sport. Raz się wygrywa, raz przegrywa. Mam nadzieję, że jeszcze kilka spotkań w tym sezonie wygramy. Jeszcze kilka spotkań przed nami w najbliższym tygodniu między innymi. W środę mecz ligowy z drużyną z Lublina, w piątek mecz pucharowy z drużyną z Lublina. Czy po pierwsze będziemy na te spotkania gotowi, czy któryś mecz jest dla nas ważniejszy i czy do każdego spotkania podchodzimy z jednym celem? Chcemy to wygrać. Czy trener potwierdza? Tak, no w każdym spotkaniu chcemy wygrywać kolejne, tym bardziej, że gramy tutaj w środę u siebie, potem gramy ten Puchar Polski, półfinał, to też jest bardzo ważny mecz dla nas, bo gdzieś tam jest szansa do tego, żeby wejść do finału Pucharu Polski. Dawno Koszalin nie był w finale, także myślę, że na pewno będziemy chcieli jak najlepiej się przygotować do tego spotkania również, ale najbliższy mecz jest w środę i do tego spotkania się będziemy przygotowywali teraz przez najbliższe 3 dni, które nam zostały do tego meczu i mam nadzieję, że uda nam się dobrze przygotować i powalczyć w kolejnym spotkaniu. Dziękuję serdecznie.